Dzień dobry, witam serdecznie. 8 marca zapraszam na szewską kawkę i przegląd napraw. I przy okazji chciałem złożyć wszystkie życzenia wszystkim kobietom, które oglądają moje vlogi tutaj codzienne. Życzę Wam dużo szczęścia i uśmiechu na co dzień. Tak więc życzenia złożone i mogę Wam pokazać kilka par butów, które tutaj dla Was przygotowałem. Słuchajcie, dzisiaj może tych butów nie ma za dużo. A, jeszcze jedna kwestia. Dajcie znać, czy lepiej mnie troszeczkę słychać. Czy ten dźwięk jest bardziej przyjemny dla ucha, czy nie. Czekam na Wasze komentarze, żebyście ocenili to, jak teraz te nagrywania są odbierane. Lepiej czy gorzej? Mam nadzieję, że lepiej oczywiście. Kawka musi być. Słuchajcie, na początek chcę Wam pokazać takie oto pacjenta takiego. Słuchajcie, ja nie wiem, to jest chyba jakiś podrobiony but, bo no, żeby tak to się... Patrzcie. A kuku, jestem tam. Słuchajcie, tu wszystko było porozklejane. Sky tutaj jest bardzo, bardzo takie jakieś dziwnej jakości. Jest tam naszywka Timberland. Tutaj są jakieś tam numery seryjne buta. Ale jak to jest zrobione, to powiem Wam szczerze, że jeżeli jest to oryginał, to jestem bardzo zawiedziony. Nie znam się na tych, nie umiem odróżniać butów oryginalnych od nieoryginalnych, ale no tutaj na podeszwie niby pisze wszystko ok, ale patrzcie, stalka, ok, dobra, to mogę zaakceptować. Pod podeszwa, no tutaj mam wiele do życzenia do tej podeszwy. Nie było żadnego dodatkowego wzmocnienia podpięte, gdzie się najbardziej zużywa, gdzie się zapada. Ja zamówiłem w hurtowni specjalne tutaj i materiał i wykonam nowe, troszeczkę tutaj z grubszej grubości, ale się zakmatwałem, przepraszam. Natomiast tutaj napięcie dodatkowo dam dwie warstwy, żeby jednak było bardziej mocno. To jest podeszwa, ona trzyma to tutaj, tą zagiętą cholewkę, tak jakby tak trzyma do podeszwy, żeby tam się nic nie odklejało, więc on już jest wyczyszczony. Tutaj w skleju jest już wstępnie wszystko wyczyszczone, podeszwa też, no i będę czekał na ten materiał, będę musiał to jakoś porządnie skleić. I teraz perełka, słuchajcie, Adidas, ale nie byle jaki Adidas. Nie znam się, tak jak już wspominałem, na tych modelach, na markowych butach, ale te buty są dosyć wiekowe z tego, co mi klient mówił. I no patrzcie, w jakim one są w stanie. To jest bardzo dobry stan, jeżeli chodzi o skórę. Tutaj skórzane zapiętki, one są prawie niezniszczone. Skóra jest zadbana, elegancka. Drugi but tak samo, nic nie jest przetarte. Wkładka, wkładka jest, wygląda tak, jakby była w sumie tydzień, dwa tygodnie po zakupie. A co się teraz dzieje z tymi butami, to jest tragedia, powiem Wam. Tutaj nawet sprężystość wkładki jest jeszcze zachowana. Tam nic, nie ma żadnego przetarcia. Nie ma żadnego przetarcia. Natomiast buty, powiem tak, że buty swoje wychodziły, ponieważ podeszwa była na tyle zdarta, że musiałem dodatkowo jeszcze wypełniać pod zelówkę elementy tutaj w podeszwie i dopiero zrobić takie oto zelóweczki Dunlopy. To będzie dzisiaj szlifowane, ponieważ ja to wczoraj kleiłem i klej musiał swoje odleżeć. Musiał się wzmocnić po prostu. Ja je odłożę sobie na kombajn. O, i czekają teraz do wyszlifowania. Dzisiaj będę je kończył, więc myślę, że w poniedziałek Wam to pokażę. Kolejny ciężki przypadek. Słuchajcie, buty marki, no jakieś... jakiejś dobrej marki, słuchajcie. Słuchajcie, patrzcie. Rozwalone na amen. I ja to musiałem wszystko rozpróć.
Otok musiałem kleić, ponieważ otok z tej skóry wtórnej on się już tutaj zaczął szczępić, więc musiałem to otworzyć i podkleić pierw otok. Otok już jest wklejony, więc dzisiaj będę mógł robić kolejny etap tych butów. A więc widzicie, tu wszystko lata, tu wszystko jest luźne. To jest też dobry moment, na przykład jakby były jakieś przetarcia, na przykład tutaj. Na od palca dużego czy coś, to przy takim rozbiorze buta można tam tą wyściółkę ładnie załatać, nie? Natomiast ja tutaj będę naprawiał tutaj to. To było bardzo duże uszkodzenie. Akurat nie przy, jak jest nosek, jest usztywnienie i tutaj jeszcze jest łączenie skóry od środka, więc jest to takie. No ona mnie coś, kurczę, tutaj nie ten. Więc jest to kłopotliwe dosyć, ale dam radę, słuchajcie. No i co tutaj? Tutaj co to za buty? O! Kolejne. Trzeba suwak wymienić. Aby tutaj taki suwaczek dopasować, wymienić, trzeba na dole zamek wypruć i często jest sklejony, więc trzeba tam delikatnie to wszystko porozklejać, wyciągnąć go i dopiero od dołu zacząć dopasowywać jakąś maszynkę do zamka, żeby to miało, żeby to było dobrze zrobione. I natomiast tutaj, tutaj widzę fleczki z jakiejś takiej troszeczkę słabszej gumy. Ja już nie robię z tych słabszych gum, ponieważ ja widzę porównanie. Słuchajcie, ja kiedyś jak robiłem, miałem możliwość z tańszej gumy i z droższej gumy, to widziałem, że te fleki z tej taniej gumy, to no one się zapadały, one się deformowały, są bardziej twarde, mniej elastyczne i tutaj komfort, jakość użytkowania i długowieczność. Długowieczność to jest podstawa. Oczywiście nie do każdych butów opłaca się robić takie lepsze gumy, no ale wtedy trzeba się zastanowić, czy w ogóle się opłaca kupować takie buty albo naprawiać takie buty, prawda? I tutaj fleczki trzeba będzie tutaj popodklejać troszeczkę i tutaj już jest, nie ma problemu. Nie wiem, czy tam ostrość, ja się bawię jeszcze tym. Ok. Dobra. Słuchajcie. To na tyle. Myślę, że, bo ja dzisiaj mam mało bardzo czasu. Wczoraj mi się udało dużo rzeczy zrobić, ponieważ wczoraj byłem do 19:30 tutaj na warsztacie z malutką przerwą i udało mi się dużo, dużo rzeczy zrobić właśnie na dzisiaj i na poniedziałek, więc dlatego dzisiaj troszeczkę mniej tych butów mam do pokazania, ale myślę, że i tak jest ok. A najważniejsze to jest to, że jest święto kobiet i na tym się dzisiaj skupmy. Wczoraj miałem bardzo dużo szpileczek, czułenek na wymianę fleczków, ponieważ kobiety świętują, bawią się i tak trzeba. Trzeba mieć tej radości troszeczkę, tak? W końcu to wasze święto. Tak więc jeszcze raz życzę uśmiechu, radości i do zobaczenia w poniedziałek. Miłego weekendu. Cześć.